Panie prezesie, jeżeli chodzi o Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to wszyscy bądź jesteśmy, bądź będziemy w przyszłości interesariuszami i to wyznacza wagę tego zadania, które przyszło panu wypełnić. Jakie zatem warunki trzeba wypełnić, aby można było na miarę oczekiwań ten system wzmocnić? System emerytalny w Polsce jest stabilny, aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę na ważne wyzwanie, jakim jest demografia. I system emerytalny, jak każdy system nasz polski tak samo ma, jest elementem transferu międzypokoleniowego, czyli z jednej strony redystrybujemy dochód narodowy od tych, którzy pracują, do tych, którzy kiedyś pracowali. I demografia, jak powiedziałem, jest bardzo ważna, żeby ludzie mieli świadomość, że potencjał gospodarczy zależy od konsumentów, a demografia to też konsumenci z jednej strony. Z drugiej strony bardzo jest ważne zaufanie do systemu i świadomość, że jest on sprawiedliwy, bowiem płacąc dzisiaj składki, zapisujemy świadczenia na swoje konto. Każdy może sobie sprawdzić przez platformę usług elektronicznych, którą ZUS zaoferował każdemu Polakowi, ale te pieniądze, mimo że są zapisane na naszym koncie, służą finansowaniu świadczeń naszych rodziców i dziadków. I to jest fair, międzypokoleniowa umowa, którą powinniśmy respektować. Dzisiaj pojawiają się głosy o tym, czy to są moje pieniądze, indywidualizm, solidaryzm. Na pewno system nasz jest trochę hybrydowy, bo z jednej strony moja emerytura zależy od moich zapłaconych składek, ale te moje składki solidarnie finansują świadczenia. To jest jakby jeden wymiar. Mamy świadomość, że ważny jest rozwój gospodarczy, bo przecież cały system emerytalny jest częścią systemu pracy, zatrudnienia, dlatego że osoby, które pracują, płacą składki, które są zapisywane na ich koncie i są podstawą do ich przyszłych emerytur. Dlatego jest ważne, żeby ludzie mieli pracę i to jest zależne od rozwoju gospodarczego, ale też rozwój gospodarczy zależy od edukacji, od innowacji. I to jest też kolejny wymiar. I jeśli przechodzimy do oszczędzania, to bardzo ważny wymiar jest też taki, żeby było z czego oszczędzać, żeby był rozwój gospodarczy, żeby były dobre warunki zarobkowania. One zależą od edukacji. I tu wpadamy w pewną pułapkę takiego stanu, kiedy ciągle jakby oszczędzamy i nie myślimy o przyszłości. Czyli jeśli mamy za niskie pensje, to z jednej strony demografia cierpi, bo mamy małą skłonność do podejmowania odpowiedzialności. Nie mamy pieniędzy na edukację, czyli na rozwój, dodatkowe szkolenie. A też trzecie ryzyko, nie mamy z czego odkładać. I oczywiście tutaj ważne jest, żeby był rozwój gospodarczy, edukacja i demografia. Ale oszczędzanie jest też dodatkowo ważne. Jakie przesłanki, pan częściowo na to pytanie odpowiedział, sprawiły, że zainteresowaliście się państwo projektem Nowoczesne Zarządzanie Biznesem? Bardzo się cieszymy, że ZUS może być partnerem tego projektu i cieszę się na współpracę ze Związkiem Banków Polskich. Dlatego, że nasza wspólna misja to jest edukacja, bo podejmowanie decyzji o swojej przyszłości zawodowej, ale też w konsekwencji emerytalnej, wymaga wiedzy. I cieszymy się, że na wielu uczelniach będzie wspólnie ze Związkiem Banków Polskich, jego centrum, informacja przekazywana na temat, jak działa system emerytalny, od czego on zależy. To jest nasze zadanie ustawowe z jednej strony, ale też i pasja przygotowania młodych pokoleń do tego, żeby rozumieli, jak działa system, żeby go współtworzyli, ale też my musimy dzisiaj wszystkim młodym ludziom powiedzieć, że ich los jest w ich rękach. I jeśli o tym zapomną i będą myśleli jednostronnie, to kiedyś będą trochę tym zatroskani, albo nawet nie chciałbym powiedzieć, że będą żałowali, bo kto dzisiaj nie uczestniczy w systemie, nie płaci składek, to przynajmniej, żeby miał tą świadomość, że jego emerytura, która zależy od zapłaconych składek, będzie niska. Może oczywiście dokonać różnego wyboru, bo żyjemy w wolnym kraju już 25 lat, ale wtedy powinien oszczędzać dodatkowo. Czyli jakby taki element edukacji,
który jest kluczem do rozumienia otoczenia, w którym funkcjonujemy.